Siemaneczko, to ja, Cymonster. Dzisiaj... Jak my się tu znaleźliśmy, Mateusz? No, przyszliśmy. A, no tak. Dobra, dzisiaj top lista. Dawno nie było w sumie top listy. A dzisiaj będziemy mieli... Werble, proszę. Moich ulubionych youtuberów. Zapraszam. Miejsce 10. Miedziński. Jestem dość ciekawą postacią, bo... No właśnie. Nic nie nagrywa. Miedziński jest gościem, który komentuje bajki. Co ma pan na swoją obronę w takiej sytuacji? No ale panie sędziu, przecież to nie moje. Ale nie tylko w sumie bajki, też kreskówki oraz jakieś seriale, ale zazwyczaj to jakieś animowane rzeczy. Tak samo jak moja ulubiona jego seria, czyli te kreskówki, lub te animacje poklatkowe, lub te filmy. Dawno, dawno temu istniała sobie pewna kreskówka, która z jakiegoś dziwnego powodu doczekała się takiego hajpu, że do dzisiaj się zastanawiam, czy to naprawdę było takie dobre? Sam w sobie sposób jego komentowania oraz postrzegania bajek jest, uważam, że spoko i śmieszne. Też bardzo często robi jakieś śmieszne sceny, to jakieś inne rzeczy, porównuje to z tym... Co? Tosty z czym? Tosty z czym? No. Z majonezem. Miejsce 9. The Odds One Out. Pierwszy zagraniczny youtuber, który zajmuje się animacjami oraz opowiadaniem historii. One day the teacher who taught me how to pronounce my odds, I'll call her Mrs. Kool-Aid. The Odds One Out jest znany z Subwaya, nie Subway, tylko Subwaya, swojego psa oraz z tego, że miał mnóstwo zwierzaków i wszystkie jego chomiki poumierały. Smutne trochę, ale są przynajmniej koty. Same w sobie jego historie są śmieszne. You got every single question right and stole my pizza party! Współpracuje z dość ciekawymi animatorami, jak na przykład I'm Something Else, ty, Jaden Animations, Alan Becker. Moja ulubiona seria jest to w sumie nie seria, a bardziej odcinek, bo on nie ma żadnej serii. On tylko głównie opowiada jakieś historie z jego życia. To według mnie najlepszym jego odcinkiem było komentowanie Dark Crystal oraz jego recenzja. Invited me and some other Dark Crystal fans to an early screening of the first two episodes. I według niego to był najstraszniejszy film z jego dzieciństwa. Miejsce 8. Dawko. Spodziewałem się go w sumie tak naprawdę na wyższym miejscu. Przez niektórych youtuberów został spychnięty. Ale tak, Dawko zajmuje się głównie FNAF-em. Moja ulubiona seria jest to opowiadanie i streszczanie książek Fazbear Fright. Recent dreams. Recent. As you can see, Mike has drew Nightmare Fredbear. Dawko jest w sumie jednym z ważniejszych youtuberów dla FNAF-a. Nie rozumiem, dlaczego on ma milion. Tylko milion. Potrzebujemy dać mu więcej subów. Dlatego robię kampanię Dawko Subs. Nie robię takiej. Miejsce 7. Wizzy Pop, czyli twórczyni jednych z moich ulubionych seriali, czyli Hasbin Hotel i Helluva Boss. Rehabilitate sinners! You know, cause hotels are for people passing through. Oraz kilka innych shortowych animacji. Moja ulubiona jej seria to Helluva Boss. I nie rozumiem, dlaczego ona jest tak nisko popularna. Według mnie Wizzy Pop zasłużyła na to miejsce. Miejsce 6. Tomska. Aż chce się powiedzieć, it's muffin time! Muffin time. Tomska jest twórcą różnych komediowych scenek. No! Don't jump! Okay, no jump! Oraz ma bardzo popularną serię As Death Movie, która jest moją ulubioną jego serią. I chyba jedyną serią. Nie, były dwie serie. Takie real action, scenki śmieszne. The Cyber Creed clearly states that all humans must. I'm a robot. Well, okay, that's fine then. You robots are the worst. Oh, you said I was a robot. Oraz właśnie As Death Movie, czyli animacje.
I Azef mówi, muszę przyznać, jest świetne. W szczególności ta babeczka Muffin Time. Miejsce piąte, X-Men 723. Tutaj troszeczkę kontrowersyjna postać, ale tak czy siak nigdy nie pokazał swojej twarzy. X-Men 723 tworzy głównie gry modowe, czyli guards modowe rzeczy. Lubi dość mocno roleplayować, jak można zobaczyć po jego kanale. A moja ulubiona jego seria to Fazbear and Friends, a w szczególności seria Among Us jego. Right, everybody, do you know why? I've gathered all of you here today. No. No. Nope. No. Yar, no. Miejsce czwarte. The Hottest Dog. Gościu robi prześmieszne animacje, ale zrobione w SFM, czyli bardziej renderowej 3D animacji z FNAF-em. Czekam tak dość mocno długo na SSR, czyli Special Strike Rebellions. You stupid! So where do we go from here? Czyli taką, jakby to powiedzieć, pełny metraż. Polecam The Hottest Dog oraz każdy jego special. Miejsce trzecie. SMG4 tworzy chyba najgłupszą serię na jakimkolwiek YouTubie. Zajmuje się on, nawet nie da się tego nazwać animacjami, bardziej jakimiś głupimi historiami o głupim Mario. Ale wszystko to jest z dość ciekawym humorem. Powstaje mnóstwo memów. Jest dość popularnym kanałem, bo ma prawie 5 milionów subów. Miejsce drugie. Piofili. Piofili, inaczej nazwany Pio. Piofili jest, no, wielkim znawcą SCP i nie rozumiem, że Gabor jest takim najbardziej ikoniczną postacią SCP, chociaż on powinien mieć najwięcej subów od Gabora. On się zajmuje SCP-kami, on opowiada różne historie i on się zajmuje najgorszą sprawą na świecie. Yanderedevem. Yanderedev. Znowu to zrobił. Miejsce pierwsze. Game Theory lub Film Theory. Gościu opowiada o teoriach. Tak. Wait, this is just a wad of string. Fine, here's another one. What do I get? Miejsce pierwsze, najpopularniejszy kanał z wszystkich, to teorie gier. Jego podejście, on robi nie dość, że fabularnie, według fabuły, oraz według prawdziwego świata w teorie. On się posługuje wszystkim, dosłownie. Na przykład fabuła FNAF-a, fabuła jakiegoś filmu, dlaczego Grinch nienawidzi świąt, dlaczego jakiś jest kanibalizm, to. On zrobił mnóstwo teorii, a jego ulubioną serią jest jego wszystko. Flamethrower bear endo aside. Jego FNAF-owe teorie są świetne. Wszyscy już doszliśmy do pierwszego miejsca, więc mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Nie zapomnijcie subować mojego kanału. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Dawaj suba, lajka i komentarz! The Monster!